Omena, czy ty zawsze marzyłaś o pracy w telewizji, jak byłaś dziewczynką? Właśnie to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, że nigdy nie marzyłam o tym, żeby pracować w telewizji, a wynikało to z tego, że poszłam na Akademię Ekonomiczną, na zarządzanie wcześniej, później na stosunki międzynarodowe i tak naprawdę miałam być dyplomatą, siedzieć sobie w Brukseli bądź gdziekolwiek indziej na jakiejś placówce za granicą i trochę podróżować po świecie. Dziś wykonuję wspaniały zawód, naprawdę mam cudowną, świetną pracę, realizuję się zawodowo na różnych innych polach, prowadząc swój biznes, a mając fundację i pomagając dzieciakom w Afryce, gdzieś ten motyw tego dyplomaty albo ambasadora tolerancji, edukacji mogę spełnić. Więc tak naprawdę jestem zadowolona z tego, że tak naprawdę moja przygoda z telewizją zaczęła się przez przypadek. Tak? A jak to wyglądało? Nie wiem, czy ja o tym mogę mówić, słuchaj. Zaczynałam od bardzo kontrowersyjnego programu. Pewnie większość osób, które śledzi moją karierę, wie dokładnie, o co chodzi. Ten program na szczęście skończył się po roku i wtedy spotkałam pana Mariusza, wtedy nie wiedziałam, że to jest właściciel stacji, na korytarzu, który spytał mnie, czy byłam na castingu do prognozy pogody. Wtedy pojawiła się taka chmura obok mojej głowy. Pomyślałam sobie, tak, to jest coś, co będę mogła robić wiele lat. I nie pomyliłam się. Prognoza pogody pozwoliła mi później pracować przy różnych innych projektach TVN-owskich. A kolejne rzeczy, które tworzyłam, chociażby moja firma z meblami, no na przykład tak jak teraz pozwoliła mi prowadzić program Domy Gwiazd na Domo Plus, więc gdzieś tam chyba dość sprytnie pokierowałam tym swoim telewizyjnym życiem.